bardzo serdecznie witam panią minister Annę Gębicką. Witam przedstawicieli handlowców, pana radnego Tomasza Kraliszewskiego. Witam naszego radnego Krzysztofa Kosińskiego, przedstawicieli regionu. Oczywiście bardzo serdecznie wszystkich handlowców i państwa, przedstawicieli mediów. Dzisiaj myślę, że jest przełomowa historyczna chwila, ponieważ po wielu spotkaniach, po wielu dyskusjach podpisujemy porozumienie w sprawie rozpoczęcia de facto kolejnego etapu budowy hali targowej na ulicy Łyskowskiego. Tak jak państwo doskonale wiecie, uzyskaliśmy dofinansowanie z tak zwanego Polskiego Ładu w wysokości 23 milionów złotych. To dofinansowanie obejmuje budowę hali targowej, ale także przebudowę całego układu drogowego. Jest to pokłosie wielu zabiegów, w tym też wsparcia pani minister Anny Gębickiej, za co bardzo serdecznie chciałbym jeszcze raz podziękować. Dzisiejsze porozumienie pozwala nam na rozpoczęcie kolejnego etapu, a więc uzyskanie pozwolenia na budowę, przeniesienia części handlujących przy zachowaniu ciągłości handlu na wskazane lokalizacje. Tak jak mówiłem na ostatnim spotkaniu, ta budowa będzie etapowana. Pierwszy etap to jest tak zwana budowa hali części A wraz z częścią układu drogowego, później przeniesienie pawilonów do tej oddanej hali A, budowa kolejnej części hali i całości układu drogowego. Nasze porozumienie też, które za chwilę odczytamy, też mówi o zwolnieniach z czynszu handlowców, którzy zostaną przeniesieni. Mówi także o terminach wstępnych, oczywiście planowanych terminach. Planujemy, że przetarg na ten projekt zostanie rozpisany we wrześniu. Mam nadzieję, że uda nam się sprawnie i szybko wyłonić wykonawcę. Mam też taką nadzieję, że kwota całego projektu zmieści się w tym budżecie, około 23 milionów złotych. A więc dzisiaj naprawdę jest to duży krok do przodu. Chciałbym w tym miejscu podziękować też wszystkim handlowcom, panu Tomkowi Kraliszewskiemu, za zaangażowanie, że udało nam się dojść do porozumienia i że będziemy mogli płynnie przystąpić do realizacji tej ważnej inwestycji. Nie przedłużam już. Proszę bardzo, panie minister. Szanowni państwo, ja się bardzo cieszę, że udało się dojść do tego porozumienia, bo wiemy dobrze, że realizacja każdej inwestycji wiąże się z pewnymi niedogodnościami, ale chodzi o to, żeby one były jak najmniejsze, żeby tak naprawdę ku zadowoleniu wszystkich udało się tą inwestycję jak najszybciej zrealizować. Powiem też, że handlowcy czekają na to, żeby mieć to nowe, zmodernizowane miejsce, które pozwoli tak naprawdę na takie nadanie tej giełdzie właśnie tych wszystkich udogodnień, które powinny się tam znajdować. I bardzo dziękuję właśnie obydwu stronom za tą gotowość do rozmów, za tą gotowość do porozumienia. Cieszę się, że jako rząd mogliśmy przekazać środki na budowę tej hali targowej, bo to jest niewątpliwie bardzo ważne miejsce dla mieszkańców, dla handlowców. My też jako Ministerstwo Rolnictwa bardzo często podkreślamy, że to niezwykle ważne, żeby w miastach funkcjonowały takie miejsca, a teraz będziemy mieć taką halę targową na miarę XXI wieku. Także gratuluję wszystkim zainteresowanym i tak jak pan prezydent powiedział, mam nadzieję, że ta inwestycja zostanie zrealizowana jak najszybciej, no i że uda się zmieścić właśnie w tej kwocie, która została przyznana. Panie Tomku, pan Tomasz Kraliszewski, przedstawiciel handlowców, przedstawiciel stowarzyszenia. Szanowni państwo, równo rok temu wybuchł taki błąd na pokładzie, można powiedzieć, na giełdzie Grzyżowskiej, w związku z tym, że wymówiono 26 osobom umowę najmu. Społeczeństwo giełdowe zostało zbulwersowane w ten sposób, że nastąpiło to nagle, bez żadnej przyczyny i informacji. Ale dzięki szybkiemu zadziałaniu
włączyłem się jako radny powiatu w ten problem, próbowałem go rozwiązać. Więc powołałem Stowarzyszenie Giełda Grudziądzka. To stowarzyszenie zwróciło się do pani poseł Anny Kiemickiej o fundusze na rozwój giełdy grudziądzkiej, nie na jej jakby przenoszenie czy likwidację, na rozwój giełdy. Pan prezydent zapewniony o tych funduszach przyjął tą informację ze zrozumieniem i włączył się w to działanie. Także od tej chwili, od 16 sierpnia około, mamy wspólne działania na rzecz rozwoju giełdy. Początkowo ta kwota opiewała na 10 milionów, później pani Ania, pani poseł zdobyła fundusze 15 milionów. Się okazało, że inwestycja drogowa, która doszła przy okazji giełdy, wymaga większej kwoty, także pani Ania jakby zadziałała w ten sposób, że otrzymaliśmy 22 miliony dofinansowania. I jesteśmy za to wdzięczni, dlatego że ta kwota zapewni rozwiązanie problemu. Pan prezydent powoduje nowe hale targowe, układ drogowy, który także będzie służył Straży Pożarnej, która aktualnie też będzie inwestowała na terenie Grudziądza. Także będziemy mieli piękną nową ulicę, łącznik Karabinierów i Łyskowskiego, nową Straż Pożarną i giełdę Grudziądzką. Jest to, uważam, sukces wspólny całego miasta, pana prezydenta, pani Ani i nas, przedsiębiorców. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Żeby ten łącznik cały jeszcze powstał, to brakuje nam 10 milionów, ale liczymy na to, na kolejne wsparcie, że rzeczywiście jak te wszystkie inwestycje zostaną dokończone, to ten kwartał miasta zupełnie się odmieni. Panie radny, tak, słowo jeszcze. Proszę bardzo. Radni Rady Miejskiej oczywiście też wyrażają swoją satysfakcję, że po wielu latach jest to pierwsza, tak bardzo istotna, tak bardzo ważna inwestycja na terenie targowiska hurtowego, które według oceny też naszej, ale też lokalnej społeczności, a nawet regionalnej społeczności ma swoje istotne znaczenie. Ja przypomnę tylko, że Grudziądz znajduje się na prawdziwym skrzyżowaniu drogowym, bo obok mamy autostradę, niedługo będzie trasa S5. Także to pełne skomunikowanie tutaj daje gwarancję też na możliwość zapatrywania się podmiotów z dużych, większych odległości i oczywiście ta giełda w perspektywie powinna nabierać jeszcze większego znaczenia. Powinny tam pojawić się pewnie kolejne inwestycje w związku z tym, że pojawiają się nowi producenci, mniejsi producenci, którzy dzisiaj nie mogą sprzedawać w wielkich sieciach handlowych, a właśnie w kontekście funkcjonowania tej dystrybucji do małych punktów handlowych te wszystkie towary mogą docierać przy dobrych cenach i bardzo dobrej jakości. To jest bardzo ważna rzecz. Dlatego też wyrażamy satysfakcję. Oczywiście oczekujemy od pana prezydenta płynnej i bezpiecznej realizacji tej inwestycji, bo wiemy, że tak jak pani minister mówiła, będą pewne niedogodnienia, niedogodności będą takie pewne związane z tą inwestycją, to byśmy prosili, aby żaden z podmiotów funkcjonujących na giełdzie nie ucierpiał, żeby żaden z tych podmiotów handlowych nie musiał zamykać swojej działalności, dlatego i ten czas przejściowy musi mieć formę zabezpieczenia, czyli miejsca alternatywne dla handlu muszą zostać wyznaczone i później to płynne przejście musi mieć swoją realizację. Także bardzo cieszymy się z tego dobrego początku, no i czekamy na sprawną inwestycję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze sekunda, jeszcze słówko. Chciałem zaznaczyć, że od chwili, jak zaczęliśmy negocjować to porozumienie, pan prezydent był pełen zrozumienia dla handlu na giełdzie i starał się nam dopomóc jak mógł w tych naszych działaniach. Wspólnie z jego pracownikami, dyrektorami inwestycji omówiliśmy poszczególne etapy inwestycji, także odbędzie to się bezkolizyjnie dla przedsiębiorców. Nie stracą na tym praktycznie ani tygodnia handlu, co jest bardzo ważne, bo handel hurtowy przerwany nieraz nie wraca już na swoje tory. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Rzeczywiście te konsultacje dotyczyły oczywiście ciągłości handlu, ale też samej funkcjonalności hali, bo chodziło o to, aby ten projekt był optymalny i zaspokajał w miarę możliwości wszystkie podmioty handlujące na terenie giełdy. Ja myślę, że możemy przejść, tak się mówiliśmy, że odczytamy. To nie jest długie porozumienie, ale żebyście Państwo wiedzieli, co jest w tym zawarte. Panie Tomku, Pan, czy... Proszę bardzo. Tak, dobrze. Porozumienie w sprawie realizacji zadania budowa infrastruktury drogowej wraz z budową miejskiej hali targowej handlu hurtowego przy ulicy Łyskowskiego 37. Z
sporządzone w dniu 29 lipca 2022 roku w Grudziądzu pomiędzy Stowarzyszeniem Giełda Grudziądzka, ulica Łyskowskiego 37, Grudziądz, reprezentującym dzierżawców hurtowni na targowisku hurtowym Łyskowskiego w Grudziądzu, zwanym dalej najemcą, który jest reprezentowany przez pana Tomasza Kaliszewskiego, prezesa Stowarzyszenia Giełda Grudziądzka. Gminą miasto Grudziądz, ulica Ratuszowa 1, Grudziądz, oczywiście odpowiednie NIP-y i tak dalej, reprezentowane przez prezydenta Grudziądza Macieja Glamockiego. I trzeci podmiot, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami, zwane w dalszej części spółką, którą reprezentuje pan wiceprezes, członek zarządu Mariusz Plutowski. Preambuła. Prezydent miasta Grudziądza obejmuje patronat nad budową inwestycji pod nazwą budowa infrastruktury drogowej wraz z budową miejskiej hali targowej handlu hurtowego przy ulicy Łyskowskiego 37. W tym celu z jego inspiracji zostaną zawarte porozumienia pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Nieruchomościami jako zarządcą targowiska zlokalizowanego na Łyskowskiego 37, a przedsiębiorcami tam handlującymi. Po wielu spotkaniach między wyżej wymienionymi stronami przychylne stanowisko wobec tej inwestycji zostało wyartykułowane przez Stowarzyszenie Giełda Grudziądzka. Strony niniejszego porozumienia zgodnie deklarują, że w ślad za uzgodnieniami między nimi zawartymi w stosownych notatkach służbowych najemcy obiektów handlowych posadowionych na terenie inwestycyjnym dobrowolnie zwolnią ten teren w celu realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Mając na uwadze powyższe, strony postanawiają, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Podtrzymuje się decyzję o rozpoczęciu budowy segmentu A hali jako pierwszy etap realizacji. Punkt drugi. Podmioty prowadzące działalność w obrębie segmentu B hali usuną obiekty handlowe po oddaniu do użytku segmentu hali A. Punkt trzeci. Najemca, który deklaruje przejście do hali targowej, będzie zwolniony z czynszu do czasu podpisania umowy najmu boksu we wskazanej przez siebie hali i zobowiązany będzie tylko do ponoszenia opłat określonych w umowie najmu. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Miejsca przeniesienia obiektów budowlanych zostaną wskazane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o.o. na terenie targowiska hurtowego. Punkt drugi. Koszt przeniesienia lub rozbiórki obiektu budowlanego poniesie spółka oraz gmina miasto Grudziądz, a jej realizacja będzie się odbywała we współpracy najemców ze spółką oraz gminą miasto Grudziądz. I trzecie, punkt trzeci. Pozwolenie na budowę infrastruktury drogowej wraz z budową miejskiej hali targowej handlu hurtowego w Grudziądzu zwalnia najemców z konieczności wystąpienia o pozwolenie na rozbiórkę obiektu. Paragraf trzeci. Notatka służbowa z dnia 19 lipca 2022 roku dotycząca zadania pod nazwą budowa infrastruktury drogowej wraz z budową miejskich hali targowych handlu hurtowego oraz notatka służbowa z dnia 15 lipca 2022 roku dotycząca zadania pod tą samą nazwą stanowią załącznik do niniejszego porozumienia. I paragraf czwarty. Strony w wyniku zawarcia niniejszego porozumienia oświadczają, że nie będą wnosić żadnych roszczeń względem siebie z tytułu realizacji zadania budowa infrastruktury drogowej wraz z budową miejskiej hali targowej handlu hurtowego w Grudziądzu. I tutaj miejsca na stosowne podpisy. Tak, panie mecz, proszę bardzo. Panie mecz, tutaj może w tym
Panie radny, zapraszamy też.